Cześć siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, a to krótki poradnik jak wgrać i zacząć grać na fikcyjnej Polsce w skali 1 do 5, ponieważ ostatnio pojawił się komentarz pod moim filmem, czy mógłbym taki poradnik nagrać. Oczywiście, że mogę, także biorę się do pracy. Moi drodzy, w pierwszej kolejności trzeba ściągnąć modyfikację, czyli mapę od Matameta, fikcyjna Polska w skali 1 do 5. Tym oto sposobem przechodzimy sobie na stronę etrax.pl i tutaj szukamy zakładki Eurotrack Simulator 2 fikcyjna Polska w skali 1 do 5. Fikcyjna Polska 1.5 ta tutaj zakładka. No i tutaj mamy proszę bardzo cały opis jak wygląda mapa, straty taty i owaty. No i tu macie download, oczywiście musicie być zalogowani na tej stronie, jeżeli nie macie konta to musicie sobie to konto tutaj po prostu założyć. Klikacie tutaj download, ściągacie mapkę, następnie normalnie tak jak każdą modyfikację bierzecie, wypakowujecie do folderu, który znajduje się w dokumentach, Eurotrack Simulator 2 mod i tutaj wklejacie plik, który ma końcówkę scs i to się będzie tutaj nazywać fikcyjna polska czy jakoś tak. No i następnie przechodzimy sobie do gry Eurotrack Simulator 2, także widzimy się w grze i pokażę wam co dalej trzeba zrobić. No, i szybkim sposobem jesteśmy już w grze EuroTrack Simulator 2. No i moi drodzy, teraz sprawa wygląda tak, że musimy założyć nowy profil, ponieważ mapa fikcyjna Polska jest na osobnym module, dlatego bierzemy coś takiego jak nowy profil. Następnie wpisujemy sobie nazwę, czyli poradnik. W moim przypadku jakieś tam zdjęcie, jakaś tam ciężarówka, <laughs> przepraszam, oczywiście jakieś logo, wpisujemy nazwę firmy, też będzie poradnik. I teraz tak, mamy menedżera modyfikacji, tutaj z lewej strony, tak jak teraz widzieliście, i teraz przeniesie nas na właśnie modyfikacje. Musicie wyszukać fikcyjną Polskę, aktywować ją, zatwierdzić zmiany. I ta mapa właśnie będzie aktywowana już. Ale to jeszcze, oczywiście nie wszystko. To teraz nas wróciło, tak jak widzicie. I odblokował nam się moduł mapy Europa. Tutaj trzeba zmienić na polska MBD. W tym oto sposobem musicie tutaj sobie zmienić. Jeżeli chcecie używać Steam Cloud'a, to oczywiście możecie używać. I to jest cała filozofia w e, utworzeniu mm, profilu na tej mapie. Oczywiście musicie. Założyć nowy profil, no bo trzeba zmienić moduł mapy, tak jak ja tutaj pokazuję. Klikacie utwórz. Tutaj już rzeczywiście, e, że tak powiem, wasza inicjatywa, co i jak tutaj chcecie zrobić. Ja zaznaczę na szybko. E, no i proszę bardzo, wczytuje nam się fikcyjna Polska w skali 1 do 5, piękny krajobraz stęszewa. No i wy, wyrzuca was oczywiście, że tutaj mm, trzeba wziąć i. Ehm, gdzieś tam sobie ulokować wasz yy, garaż. No weźmiemy sobie na przykład w Rawiczu. się do dyspozycji yy, Malborg, Tczew, -te jest ciężkie słowo do wymówienia, Starogard Gdański, Chojnice Poznań, Tulechów, Rawicz, Lubin, Legnica. Wrocław oraz sobódka. W sobódce chyba jeszcze mnie nigdy nie było, więc sobie weźmiemy tutaj. No, i oczywiście, jeżeli ktoś chce przejść samouczek, no to sobie przechodzi samouczek, jeżeli nie, no to nie. No i to jest cała filozofia w zakładaniu profilu i w... Aktywowaniu tej modyfikacji, czyli fikcyjna Polska, polecam oczywiście sprawdzać na bieżąco, czy nie ma żadnej aktualizacji. W momencie, kiedy aktualizujecie już mapę, nie musicie powtarzać tego procesu, tylko podmieniacie sobie w modyfikacjach tylko mapę. No i to jest tyle. Tak to wygląda. Tak cała, jest, cała filozofia gra działa, wszystko działa. Nic, tylko jeździć, bawić się i czerpać z tego przyjemność. Także mam nadzieję, że mój poradnik będzie Wam pomocny. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie jakieś jeszcze poradniki, które będę w stanie mógł dla Was nagrać, to oczywiście piszcie w komentarzu. Ja dziękuję bardzo za uwagę i życzę szerokich, szerokiej drogi na fikcyjnej Polsce. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale.